Rafał, weź ramiona. Widzieliście różne sytuacje, a w Sejmach na świecie bywa w ogóle bardzo niebezpiecznie czasami. Trzeba się przygotować na każdą sytuację, także poza sejmową. I dlatego ćwiczę, ja biegam, ja jeżdżę na rowerze i jak mam okazję z wicemistrzem świata poćwiczyć karate, to też ćwiczę i wykorzystuję ten moment w centrum sportowym Szogun w Słupsku. Uważam, że im zdrowsze społeczeństwo, tym lepiej dla nas wszystkich, bo rzadziej korzystamy ze szpitala, rzadziej korzystamy na przykład z samochodów, jeździmy na rowerze, biegamy, chodzimy. To wszystkim nam na zdrowie wyjdzie, jak ja jako osoba rozpoznawalna, która gdzieś może kreować jakieś dobre praktyki, jestem w stanie pokazać, że ja ćwiczę, że ja biegam, że ja jeżdżę na rowerze, to robię. I namawiam wszystkich, nie tylko posłów, ale także mieszkańców Słupska, żeby też ćwiczyli. Mamy tutaj wicemistrza świata, warto to wykorzystać. Nie boisz się, że teraz nasi gdzieś chciał mierzyć biedę, bo może ktoś będzie się chciał zmierzyć, jak zobaczy te zdjęcia. Jak tylko spróbują. Nie boję się po prostu. Zdjęcia posła są coraz bardziej imponujące, także... No właśnie tak, jakim zawodnikiem jest tutaj poseł, czy będzie z niego w przyszłości karateka? Myślę, że tak. Tutaj będziemy pracować nad technikami posła. Arsenał jest coraz bardziej imponujący. I muszę przyznać, że pan poseł uczy się w tempie błyskawicznym, o czym mogę zaświadczyć mięśnie mojego brzucha. I jeszcze low kick potrafię zrobić. Tak, jest też całkiem niezły. Ale poseł ma już pomarańczowy tutaj pas, co jest dowodem średnio zaawansowanych umiejętności. Będziemy pracować nad tym, by w swoim czasie mógł zdawać egzamin na czarny pas. No właśnie, ile razy w tygodniu? Nad czym poseł musi popracować? 2 razy w tygodniu przynajmniej. Nad czym musi popracować? Nad postawą, to nad podstawą i nad łączeniem kolejnych technik, tak? Już podstawowe techniki, jak Państwo widzieliście przed chwilą, poseł opanował, teraz musimy to łączyć wachlarz. Państwo wiecie, że u posła z postawą z reguły jest najtrudniej, szczególnie tą moralną, więc nad tym na pewno popracuję. Ale to znaczy, że w Sejmie się robi agresywniej teraz? Że trzeba się już przygotować? Na ulicach na pewno często bywa tak, że warto wiedzieć, jak się obronić. Poza tym to jest sport, przede wszystkim sport pokojowy. To nie służy karate agresji. Karate nisantenashi, czyli karate nigdy nie jest sztuką agresji. Właśnie. I trzeba o tym pamiętać, więc ja nie uczę się karate po to, żeby komukolwiek zrobić krzywdę, tylko po to, żeby zdrowo żyć, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Zdrowy poseł ciałem to zdrowy poseł. Czyli to nie jest ustawka.
Nie, ja nie robię takich ustawek. Ale może być, panie redaktorze. Chcę pan ustawkę. Ale to nie jest pomysł polityków na poprawienie bezpieczeństwa, żebyśmy sami zaczęli ćwiczyć, tak? Bo... Nie, to jest pomysł polityków, żebyśmy zdrowiej żyli. I żebyśmy dbali o nasze zdrowie fizyczne, szczególnie, że mamy super warunki przecież też w Słupsku i warto to wykorzystywać. Też nie trzeba nawet ćwiczyć w jakichś specjalnych warunkach, wystarczy wyjść na ulicę i pobiegać trochę.